Bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku. Dzisiaj dodałam w swoim portalu społecznościowym film, na którym młody chłopak z polską flagą, stojąc absolutnie bez żadnej przemocy, w zasadzie bez ruchu, został nagle powalony brutalnie na ziemię przez polską policję. Nawet się nie odzywał z tego, co było widać. Został powalony, został przez kilku policjantów, przez długi czas był przyduszany, podduszany, policjanci na nim siedzieli, ale co więcej, Polska, jak mam nadzieję, że jeszcze polska policja, podeptała również drzewiec i polską flagę, która leżała na ziemi na ulicy Wiejskiej i była deptana i łamana przez polskich policjantów. Szanowni Państwo, panie marszałku, ja mam nadzieję, że minister Kierwiński podda się do dymisji z tego powodu, że nie umiał dzisiaj zapanować nad pokojową demonstracją polskich rolników i myśliwych i leśników, którzy przyszli dzisiaj tutaj pod ten Sejm w pokojowym nastroju. Dziękuję. Niestety bardzo, być może poseł. Jest tak, że pewne prowokacje były celowe. Być może właśnie to jest ten fakt, właśnie po to, żeby przykryć temat dzisiejszej haniebnej ustawy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, która Dziękujemy. Tutaj właśnie się odbywa. Dziękuję bardzo. Bardzo.